Znaleziono ciało drugiej ofiary osunięcia się ziemi Norwegia. Znaleziono ciało drugiej ofiary osunięcia się ziemi Wask. Norweska policja poinformowała o znalezieniu z pomocą psów tropiących ciała drugiej ofiary osunięcia się ziemi w miasteczku Wask w pobliżu Oslo. Trwają poszukiwania pozostałych 8 zaginionych, w tym 2 dzieci. Mamy nadzieję, że uda nam się odnaleźć ich żywych, ale czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, powiedział Royalquist z norweskiej policji. W piątek ratownicy znaleźli zwłoki pierwszej z ofiar. Nie podano szczegółów dotyczących płci ani wieku osób, które zginęły. W rejonie osuwiska pracują zespoły ratowników z psami. Wcześniej z powodu możliwości wystąpienia dalszych osuwisk ziemi akcja ratownicza odbywała się głównie za pomocą helikopterów oraz dronów. Użyto w niej także kamer termowizyjnych. Część miasteczka zapadła się pod ziemię. Początkowo poszukiwano 26 osób, ale z czasem okazało się, że większość zaginionych odnalazła się w innych miejscach, niż w rejonie osuwiska. Bilans katastrofy Wask to także co najmniej 10 osób rannych, 31 zawalonych domów mieszkalnych oraz 9 innych budynków. Ewakuowano ponad 1000 osób. Trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla poszkodowanych, którzy stracili dorobek całego życia. W środę nad ranem część miasteczka zapadła się pod ziemię, a niektóre domy dosłownie zawisły na krawędzi zbocza, powstałego w wyniku osunięcia ziemi. Dziura ma 700 metrów długości oraz 300 metrów szerokości. W rejonie Ask występują złoża gliny. W ostatnim czasie w tej części Norwegii padały obfite deszcze.